z czasy mojej koleżanki Joli Mąkosy, że była na czwartym roku prawa, studiów prawa i powiedziała, że przecież nie będzie jako świadek Jehowy, jako pionierka specjalna, czy no myśmy byli i specjalni, i stali, a raczej stali, że przecież nie będzie pracowała w sądzie i ludzi ścigała. No ale on tutaj wymyślił sobie, że gdy skończy studia, w weekendy będzie dorabiał jako iluzjonista do pensji informatyka, którym jednak nie został. Dziś mając 28 lat, podczas jednego występu zarabia tyle, ile programista w miesiąc. Jego kanał na YouTube powoli dobija do miliona subskrybentów. Sprzedał kilkanaście tysięcy talii kart, które sam zaprojektował, a w 2017 roku wydał pierwszą książkę Zawodowe Inspiracje. Także Państwo zobaczą, też Lipska tłumaczyła Dawidkowi, że musi szkołę skończyć, a ja mówię, że nie musi. Jeżeli nie chce się uczyć, durna babo, nie zmuszaj go, żeby tu, wiesz, do jakiejś szkoły go zapisać, bo żeśmy już go zapisywali. Ale widzisz, okazuje się, że człowiek marzy o jakiejś szkole i tej szkoły w ogóle nie kończy. W jaki sposób? W sposób naturalny. I bardzo dobrze. I więcej może zarobić. Taki jest Zachód. A u nas, proszę Państwa, no usramy się, nie dam się. Jesteśmy, proszę Państwa, gdzie? Jesteśmy w bibliotece uniwersyteckiej i w restauracji Costa. Biblioteka uniwersytecka należy do Uniwersytetu Warszawskiego. A no właśnie. Z Wiochy poprzyjeżdżali i myślą, że jak prawo skończą, to będzie ona sędziną, on będzie sędzią, komornikiem i celnikiem, a setnikiem. Niestety, jak Prawo i Sprawiedliwość teraz będzie rządzić, coraz trudniej mu jest oczywiście, no to co? Nie bardzo będę zdzierać na lichwę, brać profi kredyt z Bielsko-Białej won, precz, tak to finanse z Wrocławia, precz, won, prowident, precz, bodzian, precz, tego bodziana za bardzo nie znam, ale na lichwę biorą jak nie wiem, no.